fajnie, nie? No szynił zakupy. Daj. Super. Dobry wieczór, kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Mam nadzieję, że zarezerwowaliście sobie czas na to, abyśmy mogli sobie dzisiaj porozmawiać na temat szkolenia, wychowania, zaufania, czyli tego wszystkiego, co jest trzema filarami edukacji psa, o czym zawsze staram się wspominać na różnych, czy to wykładach, czy spotkaniach, czy kursach, dlatego że tak naprawdę, jeśli zrozumiemy, jaka jest różnica, jakie są podobieństwa pomiędzy tymi trzema elementami edukacji, no to po prostu łatwiej nam będzie funkcjonować z naszym psiakiem. Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jacek Gałuszka. Od ponad 20 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Taką mam misję i cieszę się bardzo, że jesteście dzisiaj ze mną. Jeśli ktoś jest po raz pierwszy, dajcie znać, żebym mógł Was szczególnie pozdrowić. No zawsze osoby, które są po raz pierwszy, potem pytają, no ale na czym te nasze spotkania polegają? Więc od razu wyjaśniam, że to nie jest jakiś wykład, webinar. Ja tutaj absolutnie nie prowadzę regularnego kursu albo czegoś takiego. Raczej staram się dzielić moim doświadczeniem, moim widzeniem świata psów i ich opiekunów i rozmawiać z Wami o tym, co dla nas jako właścicieli, jako miłośników psów jest po prostu ważne. Jeżeli chcecie napisać jakiś swój komentarz, podzielić się jakąś refleksją, piszcie śmiało, ja to zazwyczaj wtedy wrzucam tutaj tak, żeby wszyscy to widzieli i sobie o tym rozmawiamy. O, na przykład Katarzyna napisała od razu ten temat super i chyba o nas. Tracę już zaufanie, bo dzisiaj po kilku miesiącach znów wtopa z kupą. Aha, uperfumowany na całego. Wiesz, no trochę współczuję, ale powiem Ci tak, wiesz, psy też nie do końca rozumieją, dlaczego my używamy dezodorantów. Dla nich właśnie czasami takie tarzanie się jest po prostu sposobem na wyperfumowanie się, bo to lubią. Więc różne były teorie na temat tego, dlaczego psy się tarzają w takich paskudztwach. Więc jedna teoria mówiła, że po to, aby zapach swój, prawda, zamaskować. Inni dlatego, żeby właśnie jakoś tam połączyć to z zachowaniami łowieckimi, a trzecia teoria po prostu mówi, że psy to robią, bo lubią i osobiście uważam, że ta trzecia teoria jest najbliższa prawdzie, więc spokojnie, to nie jest żadna patologia. Natomiast czy można to jakoś tam wyeliminować, opanować? Wiesz, pewnie można. Ale powiem Ci jeszcze, skoro już od takiego, że tak powiem, gównianego tematu zaczęliśmy, to Ci powiem, że moja kochana Frela, ona co prawda na szczęście nie ma takiego zwyczaju, żeby się tarzać w odchodach, ale kiedy wychodzimy na przykład od groomera i ona jest taka, wiesz, wykąpana, wypachniona, ma tam te pazurki obcięte, uszka wyczyszczone, jest taka śliczna, to na pewno znajdzie sobie coś na trawniku, w czym warto się wytarzać, nie? I po prostu zrobi to, żeby właśnie
zaznaczyć, że ona nie jest po to, aby ją perfumować, ona ma swój zapach i ten zapach preferuje, więc spokojnie, po prostu czasami trzeba się uśmiechnąć i stwierdzić, dobra, no pies jest psem, więc robi to, co jest zgodne z jego naturą i nie ma się co za bardzo tym denerwować, bo szkoda nerwów. No więc ja mam takie akurat podejście. Kochani, szkolenie, zachowanie, wychowanie, zaufanie to są wszystko takie terminy, które bardzo często się gdzieś pojawiają w refleksji na temat życia z psem. Dzisiaj troszeczkę chciałbym się tym bardziej bliżej zająć. Okej, Joanna, pozdrawiam. U nas ostatnio szambo wybierali i trochę się rozlało, ale psiaki miały frajdę. No właśnie, widzisz, no to jest dopiero. Ja pamiętam, słuchaj, widzę, że temat zagaiście, temat po prostu szamba i innych takich rzeczy. Ja pamiętam, jak pracowałem z takim agresywnym goldenem Gringo, który 7 razy już wracał z adopcji, ja go przygarnąłem pod swój dach. Do dziś nie wiem do końca, czy to, co robiłem, było akurat najlepszym pomysłem. Dzisiaj pewnie zrobiłbym to wszystko inaczej, ale wtedy, to wiele, wiele, wiele lat temu, kilkanaście lat temu, na przykład chodziłem sobie z Gringiem i z moją sunią Ariunią na spacery i na szczęście ani Aria, ani Gringo nie mieli takich zapędów, żeby się tarzać. Natomiast poszliśmy ze znajomą, która też miała Goldena, i on chyba miał na imię Apollo, jak pamiętam. Już dawno było, więc pewnie nie żyje. I słuchajcie, i Apollo na takich łąkach tam pomiędzy działkami, więc to już one nie istnieją, bo tam powstała drogowa trasa średnicowa w Gliwicach, to odkrył, słuchajcie, reklamówkę. To był środek lata. Odkrył reklamówkę, taką zawiązaną, a w tej reklamówce były jakieś resztki z grilla, wiecie, takie żeberka, jakieś inne, nie? On to rozdarł i w tym się wytarzał. Po prostu, słuchajcie, zapach, który ten pies miał na sobie, był tak niewyobrażalny, że nie wiem, jak właścicielka wróciła z nim do domu i po prostu jak wytrzymała to, co, to czym ten pies pachniał. Także to było po prostu masakryczne, naprawdę. O, proszę, widzę, że temat leci dalej. Zdechła żaba albo psujące się truchło myszki to ulubione perfumy dla mojej bryzy. Gończy Polski. Niestety. No i dziś, kurczę. Ona to ma dopiero gust. Dominik. Dobry wieczór. Po raz pierwszy na live, ale dawno, dawno temu pomagał nam pan z ułożeniem dużego Szwajcara. Teraz w domu kolejny duży szwajcarski pies pasterski, jeszcze szczeniak. To to, Dominiku, trzymam kciuki, myślę, że z twoją wiedzą jesteś w stanie kolejnego Szwajcara świetnie ułożyć. Jakbym mógł czymś pomóc, to adres znasz. Okej. Kochani, żeby już przejść do tego tematu, ja też dawno, dawno temu, ale myślę, że to jest dalej aktualne, narysowałem sobie taki schemat, już wam go pokazuję, że edukacja psa, czyli to tutaj, co mamy w środku, składa się z trzech takich głównych elementów. Szkolenia, wychowania i przewodnictwa, czasami niektórzy mówią budowanie zaufania. I jak widzicie, te trzy okręgi mają część wspólną, więc pewne działania, które robimy w ramach szkolenia, oczywiście, że mieszczą się w tym pojęciu edukacji. Tak samo wychowania, tak samo budowania zaufania. One na siebie zachodzą, ale nie są tożsame. I tutaj oczywiście będę jeszcze do tego schematu wracał, ale pozwolę sobie parę słów powiedzieć, czym się charakteryzuje każdy z tych elementów. Znaczy, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pies jest na przykład świetnie wyszkolony, wie doskonale, co to jest siad, waruj, noga, równa i nawet może być psem startującym w jakichś zawodach i odnoszącym sukcesy w tych zawodach. Natomiast na co dzień ten pies jest nie do wytrzymania, tak? Bo nie wiem, skacze, szczeka, rzuca się, gryzie i tak dalej, nie? Więc przekładając to troszeczkę na nasze takie doświadczenie ludzkie, jeżeli macie ucznia w szkole, który
ma bardzo dobre wyniki w matematyce na przykład, to nie oznacza, że równocześnie on będzie miał doskonałe wyniki z zachowania, czy tam wyróżniające się zachowanie, prawda? Bo on może się źle zachowywać, ale być bardzo dobry w matematyce albo w innej dziedzinie. I tak samo bywa z psami. Tak? Jeżeli mamy psa, który jest wyszkolony w jakimś tam kierunku, czyli na przykład jest psem, który doskonale potrafi, nie wiem, poszukiwać czegoś, nawet występuje w jakichś zawodach posłuszeństwa, obrony, czegokolwiek, to nie oznacza automatycznie, że w codziennym życiu ten pies będzie się zachowywać nienagannie, tak? Może być tak, że po prostu codzienne życie z tym psem będzie akurat okropne. I możemy sobie też wyobrazić inną sytuację, że pies, który no nie za dobrze tam siada nierówno, raz tak, raz śmak, robi to warowanie tak, że raz tam głowa jest w górze, raz jest w dole, czyli jest nieprecyzyjny w tych zachowaniach. Chodzi przy nodze, no także trochę jest z przodu, trochę jest z tyłu, albo z boku, prawda? No idzie generalnie za człowiekiem, no ale nie jest to takie sportowe chodzenie przy nodze, gdzie pies patrzy w oczy przewodnika i idzie takim sprężystym chodem. No to taki pies, powiedzielibyśmy, że no nie jest specjalnie dobrze wyszkolony, ale równocześnie ten pies może sobie świetnie radzić z innymi psami, ludźmi, z osobami, które przychodzą do was do domu, z takimi granicami, które temu psu stawiacie, czyli na przykład nie wolno mu, nie wiem, wyżerać jedzenia z blatów, nie? I on to respektuje, mówi, dobrze, nie będę. Nie można mu wchodzić na kanapę w sypialni, tam na łóżko, czy na kanapę w salonie. Nie wolno mu wyżerać, nie wiem, ziemi z kwiatków. Czyli on respektuje, albo wchodzić na, jak macie poziomowe mieszkanie, że na przykład na górę nie ma wstępu. I on mówi, dobrze, nie, to nie, nie ma z tym problemu. Nieważne, że nie siada, czy tam nie waruje precyzyjnie, ale doskonale potrafi jakby współpracować z człowiekiem w takim codziennym życiu. I to, co właśnie dotyczy wychowania, kładzie bardziej akcent na te wszystkie sytuacje, które są związane z codziennym życiem poza sytuacjami stricte szkoleniowymi. Nie? Czyli dlatego właśnie, tak jak już wam pokazałem, te okręgi są częściowo rozłączne, prawda? Czyli szkolenie tutaj, to ten okrąg, szkolenie i wychowanie na siebie oczywiście zachodzą, ale nie są tożsame. I od razu wam powiem tak, że znam takich specjalistów, czy to trenerów, czy behawiorystów, którzy mają taki pomysł, że jeżeli pies, nie wiem, źle się zachowuje na co dzień, to trzeba go lepiej wyszkolić, bo to rozwiąże problem. W jakimś stopniu pewnie tak, nie? Ale generalnie w wychowaniu nie chodzi o to, żeby pies umiał wykonać jakąś komendę, tylko żeby na co dzień zachowywał się po prostu tak, jak tego oczekujesz. Natomiast nie musi być idealny, jeżeli chodzi o te komendy, których wykonuje. Oczywiście fajnie, jeżeli je zrobi szybko i dobrze i będzie to odporne na wygaszenie, czy powiedzmy odporne na rozproszenia, czy w każdej sytuacji to zrobi. Niemniej nie to jest czymś, co buduje codzienne życie z psem. A więc jeżeli, znowu, wróćmy do tego ucznia w szkole. Jeżeli mamy ucznia w szkole, który jest dobry z matematyki i ma, nie wiem, tę najniższą ocenę z zachowania, to jak go nauczę jeszcze lepiej matematyki, to wcale nie poprawi to jego zachowania, prawda? Bo to są jakby trochę rozłączne rzeczy. Czyli może być ktoś bardzo dobry w tym, co umie, w tym, co potrafi zrobić, ale niekoniecznie przekłada się to na jego funkcjonowanie w społeczeństwie, w życiu z innymi ludźmi. I tak samo w przypadku psa. Może świetnie różne rzeczy umieć, ale niekoniecznie przekłada się to na właśnie umiejętność codziennego życia. Myślę, że te dwie rzeczy stają się dla was coraz bardziej jasne. Paweł, witam wszystkich, udało mi się trafić na transmisję pierwszy raz, jak obiecałem, witam Cię bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, pamiętaj zawsze, w każdą środę o 20. Ewa napisała, ja miałam takiego berneńskiego,
Nie szkoliłam go. Komend praktycznie nie znał, ale w życiu codziennym był idealny. Czytał w moich myślach. No właśnie, czyli to jest to, o czym wspomniałem, że codzienne życie z psem, czyli codzienne wychowanie, to jak pies funkcjonuje, niekoniecznie jest związane z idealną znajomością komend. Oczywiście komendy przydają się w tym, żeby pies wiedział, czego oczekujesz w danej sytuacji. Czyli na przykład mijasz jakiegoś innego psa, mówisz do psa na przykład, nie wiem, noga, czy równaj, czy za mną, czy jakąś inną komendę, która to oznacza. I pies po prostu mówi, ok, w tej sytuacji to, czego ode mnie oczekujesz, to jest przejście spokojnie w kontakcie przy twojej nodze, a nie zajmowanie się tamtym psem. Ale oczywiście są też i inne sytuacje, gdzie pies po prostu, który jest dobrze wychowany, nie podejmuje decyzji samodzielnie, tylko czeka na to, co ty na ten temat sądzisz. I tutaj dotykamy tego trzeciego elementu, którym jest przewodnictwo albo zaufanie. Czy przewodnictwo oparte na zaufaniu, może tak to nazwijmy. Czym jest przewodnictwo? Otóż przewodnictwo względem psa oznacza, że to ty podejmujesz decyzję, jak zachować się w danej sytuacji, a nie pies. A więc jeżeli jesteś przewodnikiem swojego psa, to oznacza, że pies szanuje twoje decyzje i uważa, że te decyzje są dobre nie tylko dla ciebie, ale także dla niego. Więc nie ma powodu ich kwestionować. Jeżeli ma do ciebie zaufanie, to pozwoli sobie zrobić różne zabiegi, nie wiem, założyć kaganiec, obciąć pazury, wyczesać sierść, jeśli jest taka potrzeba, nawet jeżeli tego nie lubi. To jest dość ważne. Czyli ja, jeżeli mam zaufanie mojego psa, to ja nie muszę koniecznie podchodzić do niego z całą torbą smakołyków, prawda, i przekonywać go, że obcięcie pazurka czy założenie kagańca to nie jest nic straszliwego, ponieważ on może tego nie lubić, ale pozwoli mi na to dlatego, że mi ufa. Jeżeli pies mi nie ufa, no to wtedy będzie odnosił się z dużą rezerwą do wszystkich rzeczy, które mu proponuję i robię. A więc znowu, zaufanie czy przewodnictwo można rzecz jasna wypracować, można je poprawić, można je wzmocnić, doskonalić, ale ono nie jest tożsame ani ze szkoleniem, ani nie jest tożsame z wychowaniem, chociaż z nimi się wiąże i łączy. Tak to w praktyce wygląda. Moim kompanem, pisze Paweł, jest ciastek Sharpei. Nauczyłem go właśnie tylko tego, czego od niego oczekuję, a na co dzień jest ideał. No i pięknie. Sharpei. Fajny, pomarszczony. Ja pamiętam taką sytuację, to też wam taką anegdotę opowiem, dawno temu, to był 2002 chyba rok, jak byłem w moim własnym kursie trenerskim wtedy, i było takie spotkanie z lekarzem weterynarii. Jedna z uczestniczek zadała pytanie, a pan jako weterynarz jakiego psa by polecił? I Paweł, no ten właśnie weterynarz, się tak chwilę zastanowił, mówi, wie pani co? Sharpei. Wyłącznie Sharpei. I ona taka zaskoczona, ale dlaczego? Bo to jest skarbonka dla weterynarzy. Więc mam nadzieję, że twój Sharpei ma się dobrze i jest w dobrym zdrowiu. A jeżeli jest na co dzień ideałem, to tym bardziej gratuluję. Beata. Mój pies Labrador, 17 miesięcy. Jak ktoś przyjdzie do domu, to bardzo się cieszy i staje na dwóch łapach i drapie. A jest ciężki, nie można go odepchnąć. Nie mogę go oduczyć od tego, co robić. Właśnie. Czy to, o czym piszesz, dotyczy szkolenia, wychowania czy zaufania? To jest bardzo, bardzo fajna sytuacja, o której możemy chwilę pogadać. Bo popatrz, jeżeli ktoś koncentruje się na szkoleniu, to powiedziałby ci tak. Jeżeli pies skacze, tak, i staje na dwóch łapach, no to naucz go siedzieć. Jeżeli będzie siedział, to nie będzie skakał. To jest tak zwane zachowanie wykluczające. I wchodząc do domu, uczysz psa siad, pies siedzi i po prostu jest niemożliwe równoczesne siedzenie i skakanie. Tak? Więc problem jest rozwiązany. Teraz patrząc na to od strony wychowania, ty możesz powiedzieć tak, nie życzę sobie, żebyś ty skakał, więc wprowadzam ci warunkowy sygnał
kary, czyli mówię ci nie, tak? I powoduje, że twoje skakanie i rzucanie się i drapanie ludzi jest przeze mnie absolutnie nieakceptowane. Nie? Czyli mówię nie, to jest tak zwany warunkowy sygnał kary i na przykład używam albo jakiegoś bodźca awersyjnego, albo po prostu go, albo swoją postawą pokazuję psu, ani się waż, nie? Czyli wiem, usztywniam się, staję w bezruchu, to powoduje, że pies mówi, ojej, przepraszam, nie wiedziałem, że nie mogę. I kiedy przestaję to robić, to wtedy musisz go koniecznie pochwalić i nagrodzić za to. I to jest różnica pomiędzy właśnie takim wychowaniem, które jest, byłoby tylko mówieniem psu nie, a wychowaniem, które mówi mu co w zamian. Ja to nazywam zasadą zablokuj, zaproponuj, czyli mówię psu nie wolno ci tak robić, ale jednocześnie mu proponuję coś. Mówię, to siad. On siądzi to cudownie, to bardzo dobrze. Albo na przykład wprowadzam komendę przywitaj się i kiedy cztery łapki są na ziemi, to wtedy po prostu nagradzam za to psa, prawda? Czyli szkoleniowiec by powiedział, ok, ty po prostu uczysz psa siadania w każdej sytuacji i wprowadzasz rozproszenia. Natomiast można też do tego podejść od strony właśnie takiej jakby bardziej wychowania. Frera. Od strony wychowania, czyli powiedzieć psu nie zgadzam się na to i pies mówi wtedy, o przepraszam, ja nie wiedziałem, że tego sobie nie życzysz. Nie? I to jest jakby troszkę różnica akcentu. Okay? Znaczy, zaraz przeczytam, co Asia nam tutaj mówi. Dajcie mi sekundkę, przepraszam, muszę zobaczyć, o co tam Freli chodzi, także sekundę. Okej, już jestem. Okazało się, że po prostu Frela usłyszała jakiś niepokojący dźwięk na zewnątrz, a ona ma tak, że nie szczeka bez powodu, więc musiałem sprawdzić, o co chodzi. Także dziękuję za cierpliwość. Już czytam, co Asia napisała. Ja chciałem się pochwalić, a właściwie mojego TTB, czyli terier typu ból, po Jacku. Kursie u was. Super pies. Pierwszy raz zostawiłam go na wakacjach u znajomej na 12 dni, która ma wielką roczną lapkę. Psy dogadały się bez żadnego problemu przez ten cały czas. A mój adopciak po dotkliwym pogryzieniu miał duży problem z akceptacją dużych psów, nawet suk. Pod koniec usłyszałam. Muszę się teraz wziąć za swoją, bo widać włożoną pracę w Tajka. I to, jak bardzo się różnią. No, fantastycznie. Także Taja ode mnie poczochraj po ogłasz. To jest fantastyczny psiak. Spotkaliśmy się zresztą niedawno. No i oczywiście, że na kursie Super Pies mamy czas na to, żeby nauczyć nie tylko psy, ale właścicieli właśnie jak budować te relacje, jak się z psem komunikować, w jaki sposób mu powiedzieć, czego oczekujecie. Nie tylko jeśli chodzi o właśnie takie szkoleniowe elementy, ale przede wszystkim to wychowanie, budowanie relacji. I to jest oczywiście coś, co kurs Super Pies daje. Dziękuję, że tym się podzieliłaś. Na marginesie wam powiem, że jeszcze jest parę miejsc wolnych na kurs Super Pies, który zaczyna się 20 sierpnia i trwa do 26 sierpnia, także od niedzieli do soboty, więc
jeśli macie chęć i potrzebę, żeby ze swoim psem popracować intensywnie, bardzo intensywnie i samemu dowiedzieć się, jak konkretnie zrobić to, aby pies traktował was jako autorytet, czy jako swojego przewodnika, to ja serdecznie zapraszam. Tak, to jest tutaj Mara i Hendrix. My jak jedziemy dosyć długo pociągiem, to Hendrix co jakiś czas zerka na mnie z pytaniem, czy już wychodzimy. Ja mówię, że nie i wtedy on kładzie się z powrotem. Ufa mi, że w końcu wyjdziemy. Czyli tutaj mamy taki element jakby wychowania, czy on wie, co ma robić w tym pociągu i zaufania, że ty decydujesz o tym, co jest w danym momencie właściwe. Tak? Jeszcze tutaj Asia, ciąg dalszy. Ona ze swoją suką pracuje od szczeniaka, jest z hodowli, jak widać sporo mogą się uczyć od nas. Dumna niesamowicie jestem, a strach i obawy były spore przez ten czas. Doszło do tego, że chodziła na spacery z dwoma psami. Mimo, że mieliśmy spotkania i psy się dogadały, to jednak wspólne dzielenie mieszkania przez tyle czasu to nie lada wyzwanie. Miałem wsparcie od trenera Nikodema, wesołej łapki w gnieźnie, co dało mi spokój psychiczny i nie panikowałem aż tak bardzo. Nikodem, dziękuję. Myślę, że jeżeli Nikodem to ogląda, to też pęka z dumy. Oczywiście, że tak. I Anita napisała, hejka, mam kanę Corso, chłopak jajeczny, 5-letni, bardzo dobrze wychowany, nos workujemy, jeździmy po całej Polsce, pies nie ma problemu z ludźmi i zwierzętami, ale tu, gdzie mieszkam, dla psów jest dramat. Zachowania skandaliczne. W grę wchodzą spacery socjalizacyjne u nas na wsi, ale ludzie się go boją. Zastanawiam się, kto tu przewodzi. Pies? Znaczy, wiesz, no, generalnie im więcej dasz psu takich możliwości kontaktu z innymi psami, ludźmi, tym on będzie bardziej jakby traktował je normalnie, tak? Więc no, jak na wsi nie masz takiej możliwości, no to współczuję, znaczy wiem o czym mówisz. A jeszcze tutaj Agata, tak, widać cię, cześć. No widzisz, udało się. A na wspólnym spacerze z moją suczką Dabi i maliniakiem, jak w dobrym momencie zareaguje, to się posłuchają. Lecz gdy Dabi pokłapie pyskiem do innego psa, gdy ten podbiegnie, to as potrafi wystartować. Właśnie to jest to, że jakby przewodnictwo, czyli ten element, o którym teraz chwilkę sobie rozmawiamy, czyli to jest tutaj ten element, przewodnictwo, to jest coś, co powoduje, że pies zwraca uwagę na twoje decyzje, tak? Czyli ufa ci i wie, że chcesz dobrze dla siebie i chcesz dobrze dla niego. Więc przewodnik, jakby są dwa rodzaje przewodników. Przewodnicy proaktywni i przewodnicy reaktywni. Przewodnik reaktywny to jest taki, który czeka na katastrofę i wtedy reaguje. To jest tak jak na przykład ostatnia sytuacja, znaczy oczywiście nie psia, ale parę dni temu była taka historia. Nie z tym pożarem składowiska odpadów w Zielonej Górze bodajże, tak? I teraz stało się to, a, no okropna rzecz, ileś dni trwała akcja gaśnicza i działanie reaktywne polega na tym, że w tym momencie ludzie zaczynają się zastanawiać, co zrobić, żeby w przyszłości do takich rzeczy nie dopuścić. Nie? Czyli już się stało, no więc teraz będziemy coś robić, żeby, nie wiem, skontrolować jakieś inne te miejsca albo wdrożyć jakieś procedury. To czasami wygląda też tak, jak pamiętam, jak byłem z Arią na szkoleniu, gdzie ona uległa wypadkowi, wpadła pod samochód i do końca życia była inwalidką, no to następnego dnia w tym miejscu już stała policja i mierzyła prędkość przejeżdżających samochodów, prawda? Czyli było to takie typowo działanie reaktywne. Skoro zdarzył się wypadek, to my teraz coś robimy, nie? Natomiast działanie proaktywne polega na tym, że przewodnik jakby wyprzedza trochę sytuację, odnosząc się znowu do tego zdarzenia z tym pożarem. Nie? Proaktywne działanie byłoby takie, identyfikujemy problem, który potencjalnie może spowodować jakieś właśnie zdarzenie
i zapobiegamy mu, zanim wystąpi. Jak to wygląda w przypadku psa? Jeżeli twój pies zaczyna namierzać innego psa i ty wystarczająco długo poczekasz i pozwolisz temu psu się zbliżyć i jeszcze napniesz smycz i jeszcze poczekasz dalej, zamiast psu powiedzieć coś, tak, co ma zrobić, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli twój pies jest, jak to powiem mój przyjaciel, wyrywny, to wyskoczy na tamtego drugiego psa, prawda? Natomiast proaktywnie byłoby, widząc, że twój pies ładuje akumulatory albo nakręca silnik, tak, rozgrzewa silnik, żeby wyskoczyć, to w tym momencie mówisz mu komendę, którą jesteś w stanie wyegzekwować, czyli jakby działasz, tak, żeby pies wiedział, ok, podejmujesz decyzję, nie wiem, chodź za mną, usiądź, zrób coś innego i mówi, dobrze, to rozwiązuje mój problem. I tutaj w tym działaniu, takim proaktywnym, łączą się te wszystkie trzy elementy. Czyli pies musi wiedzieć, co to jest siad, tak, na przykład, albo chodź. Musi być w stanie to zrobić, czyli nie może być w takim stanie emocji, żeby po prostu nigdy się wcześniej z tym nie spotkał. Tutaj socjalizacja i cały ten proces jest bardzo ważny. I musi mieć do ciebie zaufanie, że to, co do niego mówisz, rozwiąże jego problem w danym momencie. I to wtedy wszystko będzie fajnie działało. Dominik, wydaje mi się, że nauka komend i sztuczek, generalnie szkolenie psa zawsze będzie działało na plus i ogólne zachowanie psa. Tak? Mamy wtedy narzędzie, żeby popracować z psem i go zmęczyć psychicznie. W przypadku mojego szczeniaka to konieczne, inaczej zachowuje się nieznośnie, nawet po dużym wysiłku fizycznym. Jak trochę popracujemy, to od razu lepiej reaguje na wszystkie nie, ej i przede wszystkim prawie nie podgryza. Znaczy wiesz, to jest fajne, że o tym napisałeś, dlatego że po pierwsze zaangażowanie mózgu psa w jakieś działania działa zdecydowanie bardziej na niego niż tylko fizyczne ćwiczenia. Tak? Czyli, że jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz iść z psem na jakiś długi spacer albo zajmować się jakąś aktywnością taką stricte fizyczną, to zaangażowanie go na przykład właśnie w trening posłuszeństwa albo w pracę węchową, albo w jakieś zabawy logiczne, powoduje, że jego mózg jakby się nasyca tym, czyli on się naprawdę męczy mocno. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet psy ratownicze nie są w stanie pracować bez przerwy przez długi czas. One muszą zrobić sobie po 15-20 minutach, muszą zrobić przerwę, żeby się zregenerować. Więc taka praca angażuje psa zdecydowanie bardziej niż tylko fizyczne jakieś tam aktywności typu nie wiem, bieganie czy jakieś takie po prostu węszenie czy eksplorowanie sobie otoczenia na swoją łapę. Więc jak popracujesz, to reaguje na wszystkie nie i ej, przede wszystkim prawie nie podgryza i to już jest ewidentnie element wychowania, bo w szkoleniu oczywiście, że mamy naukę komend, tak? Czyli uczymy psa, czego oczekujemy, następnie wprowadzamy tak zwane kryteria zachowań, czas, odległość rozproszenia i uczymy psa odporności na konkurencję, motywację, czyli że jeśli pojawi się jakaś wiewiórka na horyzoncie, to nasz pies nie pobiegnie za nią, tylko zrealizuje naszą komendę. I na tym etapie oczywiście, że wprowadzamy korekty, czyli jeżeli pies robi coś, co doskonale wie, co ma zrobić, wie jak to zrobić, ale nie chce tego zrobić, to konsekwencje odmowy są nieprzyjemne. I wtedy mówię, o nie, przepraszam, to już wiem, że jak mówisz, to ja muszę to zrobić. Oczywiście tutaj są też takie osoby na pewno wśród szkoleniowców, które twierdzą, nie, absolutnie nie wolno nigdy wprowadzać żadnych korekt, bo to jest niedobre, bo to jest niehumanitarne, bo to tworzy jakieś tam, nie wiem, reakcje lękowe i coś. No więc nie, to nieprawda. Jeżeli opieramy się na badaniach naukowych, a nie tylko na naszych wyobrażeniach, to te badania zostały naprawdę przeprowadzone bardzo dawno temu. Być może niektórzy już o nich zapomnieli i one dokładnie pokazują, jak działa mechanizm uczenia się, tak? Czyli, że tak samo ważne jest wzmocnienie pozytywne w postaci nagrody, jak wzmocnienie negatywne w postaci ulgi i tak samo ważne jest nagroda
za to, co pies robi dobrze, zgodnie z tym, czego się nauczył, jak i kara za to, czego nie zrobił dobrze, czyli podjął decyzję, która jest niewłaściwa, a więc mówi, no, więcej tego nie zrobię. I żeby było jasne, nie chodzi o to, żeby było to coś silnego. To musi być coś, co jest dla psa zrozumiałe. Psy w ten sposób się komunikują, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Psy nie dają sobie nawzajem smakołyków. Chyba, że czegoś nie wiem. Tak? Nie widziałem w życiu żadnego psa, który chciałby wpłynąć na zachowanie drugiego psa, dając mu smakołyki. A wy widzieliście? No, bo ja nie. Lidia. O, cześć Lidia. My ze Stellą po kursie Super Pies kontynuujemy pracę z Dominiką z Łódzkiej Wesołej Łapki i pracujemy intensywnie nad przewodnictwem właśnie. No, Stella to psinka w typie owczarka belgijskiego. Pamiętam ją doskonale i pamiętam, jak ogromnie dużo pracy włożyliście w nią i jak ona zmieniała się z dnia na dzień. To jest po prostu jedna z moich ulubionych uczestniczek kursu Super Pies, więc zawsze Lidka wspominam was z bardzo, bardzo dużą sympatią. Jest. O, właśnie Zenobia potwierdzasz to, że mój asan jest wyrywny. Fajne słowo, nie? Więc mówię mu, siad, spokój, chwalę go i jest wtedy ok. Inny pies może przejść. Tak, bo też pies musi, żeby to zrobił, no musi rozumieć po prostu, co znaczy, tak, ta twoja komenda. Magdalena, u mnie kiedyś w ciężkich spotkaniach z psami, bo Czarek często startował do innych psiaków, bardzo pomocna jest komenda do mnie i za mną. Niby postawi uszy, ale jak słyszy komendę, to pójdzie za mną. Jeszcze trochę nerwowo, ale idzie za mną. Długo nad tym pracowałam, ale jest coraz lepiej. Tym bardziej, że ja przestałam się bać i jestem oparciem dla Czarka, może nawet przewodnikiem. No, na pewno jesteś przewodnikiem, skoro on jednak decyduje pójść za tobą, prawda? A poza tym dobrze go wyszkoliłaś, bo wie, co znaczy za mną, prawda? I coraz lepiej jest wychowany, dlatego że wie, jak reagować w danych sytuacjach, które się na pewno zdarzają nieraz. Mhm. No, tak samo jak tutaj na przykład komenda awaryjna stój, nie? Tutaj właśnie Agnieszka pisze, że czasami nie da się przewidzieć sytuacji. Moja Luna, sam ląd, ostatnio w nocy odpaliła do człowieka. Nie zdążyła się przestraszyć, że wyskoczył z krzaków, bo przestraszyłem się, że Luna go pogryzie. Mnie przekonała, takiej jeszcze nie znałem. Szczęśliwie zadziałało stój. Zatrzymali się oboje, czyli widzisz, twój pies na tyle zaufał ci, że jak krzyknęłaś stój, to ona po prostu się w tym zatrzymała. Zresztą, jak mówisz, ten pan też, który wyskoczył z krzaków, się zatrzymał. Ja też miałem taką historię z moją Irdą, to w ogóle było tak, że ja chodziłem z Irdą i Arią na spacery, to była już późna noc i wtedy pamiętam, że gdzieś tam Aria sobie tam łaziła, bo ona z tą nogą niesprawną przednią, no a Irda była przy mnie i nagle wyszedł, znaczy tam ta taka ławka właśnie wśród drzew, na której zawsze przesiadują miłośnicy napojów energetycznych, ponieważ obok jest żabka, nie? Żabka jest czynna chyba do 23, więc oni tam te napoje energetyczne kupowali i degustowali je na tej ławce, a w miarę degustacji jakoś rosła ich zadziorność względem przechodzących. No i jeden z nich właśnie podszedł do mnie takim lekko chwiejnym krokiem, mówiąc, może wyskoczysz z kasy. Nie? I Irda, która gdzieś tam sobie coś węszyła, w tym momencie jak ona zobaczyła moją reakcję, bo ja się autentycznie przeraziłem tej propozycji, to ona po prostu wyskoczyła w jego kierunku, pokazując cały garnitur zębów. Nie? Ja oczywiście, że ją zatrzymałem, powiedziałem, Irda siad, ona usiadła, ale facet już nie kontynuował propozycji. Nie? Więc psy również instynktownie czują to, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, i ważne jest to, żeby mimo tego, że instynkt im się obronny odpala, żeby one nie traciły głowy w tym, tak? Żeby cały czas były gdzieś pod kontrolą. Tak, Maja, nasza trenerka z Kielc, potwierdza, że w naszym ludzkim przekonaniu
Kara to jest wymierzenie sprawiedliwości za niedozwolony czyn. Czyli pies pobiegł za sarną, ja go wołałem, on nie wrócił, albo wrócił z opóźnieniem, jak go powinienem ukarać, bo nie posłuchał. To jest niestety niedobry tok myślenia, dlatego że kara w znaczeniu behawioralnym to jest każde działanie, które ma zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia danego działania w przyszłości. Czyli kara, żeby była skuteczna, musi być natychmiastowa, odpowiednio silna, skojarzona tylko z danym zachowaniem i nieuchronna. Są te cztery elementy karania. Czyli jeżeli pies już przybiegł, to nie możesz go ukarać za to, że nie posłuchał, bo on już przybiegł. Prawda? Więc jeżeli rzeczywiście tak jest, że pies zna komendę do mnie, tak, ale nie zareaguje na tą komendę do mnie, to jedynym sposobem, kiedy nie masz go na lince, kiedy nie masz go bezpośrednio pod kontrolą fizycznie, tak, jest użycie obroży zdalnej, czyli elektronicznej. No? Bo w tym momencie ten bodziec nieprzyjemny będzie dla niego karą za to, że nie posłuchał znanej sobie, wypracowanej na 100% ogarniętej komendy. Tak? I dlatego na przykład większość myśliwych, jeżeli robi właśnie przywołanie, czy oni to też nazywają respekt dla zwierzyny, że pies myśliwski nie może po prostu gonić za zwierzyną, bo mu się chce, tak? To używają właśnie obroży zdalnej, dlatego że to jest najskuteczniejsze narzędzie, które po prostu daje nam dużą skuteczność przy minimalnej tak naprawdę awersywności. Czyli nie jesteś w stanie zrobić psu fizycznej krzywdy mimo fizycznego bodźca. Mhm. Hejka, hejka, tutaj Maryśka, łapki w górę. Cześć. Mhm. U nas działają smaki, kiedy przechodzimy obok psa, zmienia od razu twarz na pozytywną, jednocześnie nie prowokuje innych psów. Też tak, bo słuchaj, to jest, słuchajcie, sposobów na to, żeby sobie poradzić z jakimś zachowaniem jest mnóstwo, tak? To nigdy nie jest tak, że istnieje tylko jeden sposób i on jest najlepszy dla każdego psa. To jest absolutnie nieprawdą, więc nie wierzcie komuś, kto uważa, że dla każdego zachowania istnieje tylko jeden sposób rozwiązania problemu, a inne nie istnieją. No nie. Zenobia, ja z Aslanem po kursie Super Pies i teraz po paru spacerach socjalizacyjnych jestem w stanie przejść koło naszej ulubionej rasy Jack Russell Terrier. To było moim marzeniem i ono się spełnia. Teraz pracuję nad spacerami z dwoma psami razem, jestem dumna z moich psów. Zenobia, serdecznie gratuluję, pozdrawiam i cieszę się razem z tobą. Także ta wiedza i to doświadczenie, które miałeś na Super Psie, przeniosłaś do codziennego życia i że masz tak fajne efekty. Super. Asan super jest owczarek. Zresztą pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Okej. Dziękuję wam bardzo za waszą sporą aktywność. Dla mnie to jest ogromna frajda czytać te komentarze. Agata. Wczoraj sytuacja przy wyjściu z lasu, leży na środku drogi berneńczyk. Nie znamy psa, więc proszę opiekuna, by go spiął i odszedł na bok. Okej, bierze psa ze środka drogi i siadają obok, dalej właściwie blokują drogę. Mała, ta głucha, jak pod godzin do obcego psa musi go inaczej ogarnąć, jak pies słyszący. Bliżej nogi. Ją wzięłam i pewnym krokiem przechodzimy. I będąc obok siebie, tamten pies nagle wstaje i wyrzuca łapy tylne w stronę opiekuna dalej klęczącego obok. Mała ruszyła w bok do niego, ale tylko z zaciekawieniem, bo przeczytała go dobrze. Tamten nic złego nie zrobił, ale opiekun bez sensu głupio zaczął gadać. I mała po sygnale idziemy i delikatnym dotknięciu jej w ucho poszła za mną, tylko się trochę oglądając. Na beznadziejnych ludzi czasem nie ma rady. Ale twoja suczka po prostu pokazała ci, że ma do ciebie zaufanie, wie, że twoja decyzja jest dobra też dla niej i po prostu przyjęła to jako coś dobrego. Tak jak tutaj właśnie napisałaś, zaufała mi, pomimo tego, że pies nieznany stał na jej drodze, poszła w ciemno.
Więc tak jak już Wam mówiłem, psy nie porozumiewają się ze sobą przy pomocy smaczków, tak się nigdy nie dzieje. Również o dziwo nie używają klikera, natomiast używają w relacjach ze sobą mowy swojego ciała i używają również sygnałów zarówno uspokajających, jak i sygnałów grożących. A nawet możemy mówić o czymś takim jak komunikacja agresywna, która jest dla psów absolutnie zrozumiała i ona buduje pewne granice i zasady relacji pomiędzy psami. I chcę Wam pokazać jeszcze taki film właśnie z moją sunią Ariunią, tylko w tym celu muszę chyba przełączyć ekran na... Tak? Właśnie o komunikacji agresywnej. Tutaj pokażę Wam film z suką moją Arią i z owczarkiem niemieckim Bruno, który tam został z jakichś strasznych warunków adoptowany. Ja się o tym dowiedziałem w dniu wyjazdu na kurs trenerski, że on będzie mieszkał z nami. Więc mieliśmy cztery psy w małym takim pokoiku, a jednym z nich był Bruno Owczarek, który był po prostu kompletnie nieogarnięty. I teraz Aria, jak widzicie, tutaj leży sobie przy swojej dziurce, ona sobie wykopała taki dołek, prawa przednia łapka jest ta niesprawna, a Bruno zachowuje się jak typowy burak i podchodzi do niej i ją zaczepia. W jaki sposób Aria wyznaczała mu granice? Jak mu pokazała te granice, właśnie nie dając smakołyków? No to już Wam to pokażę. Ona sobie tutaj je jakieś tam i popatrzcie, jakiego aliena robi. Podchodzi Bruno, tam ją próbuje wąchać. Trochę sztywnieje. I patrzcie na pysk, nie? Zęby szczerzy. Mówi, ty buraku, idź sobie. A Bruno mówi, jak to ja? Jestem najlepszym amantem na tym obozie. Nie dla mnie. Przepraszam za te dialogi, ale tak jakoś mi się włączyło, nie? No i sobie odchodzi, nie? Czyli zrozumiał przesłanie, prawda? I tutaj ona użyła sygnału grożącego, pokazała zęby. Kiedy to nie wystarczyło, szczeknęła w jego stronę. On mówi, dobra, w porządku, przepraszam, nie ma sprawy. Nie? Czyli w ten sposób Aria zaznaczyła granicę, tak? Natomiast to, co często ludzie robią, mając psy, to im nie zaznaczają granicy, tylko je proszą. Nie? I mówią, no chodź tam, no, nie rób tak, no jak tak możesz robić, no, jak się możesz tak rzucać, no, nie, no to jest niegrzeczne, co robisz, nie? I tak tłumaczą, i tłumaczą, tłumaczą. Natomiast Aria co zrobiła? Użyła korekty. Ona była adekwatna do sytuacji i ona była skuteczna. I to tak, dokładnie tak samo działa. Budowanie granic, wychowanie zakłada umiejętność hamowania zachowań, korygowania zachowań, czyli powiedzenia psu, nie wolno ci tego zrobić. Nie? I wtedy pies mówi, dobrze, przepraszam, nie możesz go z tym zostawić. Musisz mu powiedzieć, co chcesz w zamian. Czyli na przykład chodź ze mną, usiądź, pójdź na miejsce. Cokolwiek takiego, co nie będzie dla psa tylko i wyłącznie informacją, że tak nie wolno, ale nie mówisz mu, co wolno, czego chcesz. Więc jeżeli używamy jakiejkolwiek korekty, zawsze mówimy nie tylko, czego nie wolno, ale również, co chcemy, czego chcemy od psa, dlatego ta zasada nazywa się zablokuj, zaproponuj. Ksero, cześć Ksero. Mój AB w lesie bez smyczy, jak nie chce podążać za mną, wtedy staje wtedy, wołam go kucając, przychodzi, a ja wówczas w nagrodę wybieram jego drogę. Dobrze robię. Wiesz co, trudno mi powiedzieć, czy dobrze, czy niedobrze, bo
coś mi się zdaje, że tu się stworzył pewien rodzaj rytuału, nie? Że jeżeli on nie chce iść za tobą, to stajesz w lesie, kucasz, a on przychodzi i ty w nagrodę idziesz tam, gdzie on chce, nie? Więc on jakby stworzył sobie pewien taki tutaj schemat już zachowań, nie? Ja myślę, że gdybym miał takiego psa, który nie chce podążać za mną, to po prostu skoncentrowałbym się na nauce podążania ustępowania, czyli właśnie chodzenie na smyczy przy mnie, po to, żeby pies wiedział, że tak to się robi. I później ewentualnie nauka przywołania, ale również z wykorzystaniem wzmocnienia negatywnego. Czyli jeżeli pies wie, co to znaczy komenda do mnie, jeżeli ma to przepracowane i nie chce do ciebie wrócić, to ja znowu użyłbym obroży zdalnej, czyli elektronicznej, po to, żeby go nauczyć, że w momencie, kiedy podejmie decyzję powrotu, to ten sygnał z obroży znika. Nie? Z czym już tutaj wiele razy o tym mówiłem, że to nie chodzi o to, żeby robić psu jakąś mega awersję, tylko chodzi o to, żeby działało to jak pasy w samochodzie. Tak? Czyli pojawia się pewien sygnał, który nie jest przyjemny, ale nie jest też w żaden sposób jakiś mega awersyjny, tylko ustępuje wtedy, kiedy pies podejmuje właściwą decyzję. Nie? I on podejmuje decyzję, więc w tym momencie sygnał znika, on się cieszy, że o, super, wiem, co zrobić, nie? Tak samo jak człowiek mówi, wiem, jak zapiąć pasy, żeby nie odezwał się sygnał na właśnie ten taki piszczący, nie? W samochodzie, wiecie, o czym mówię. Także to myślę, że tutaj twój psiaczek to jest idealny wręcz kandydat na to, żeby z nim po prostu zrobić porządnie przywołanie bez smyczy, jeżeli zna już pracę na smyczy. O, Joanna, masz duże doświadczenie. Uwielbiam patrzeć na taką komunikację pomiędzy psami. Mając ich 9 w domu, jest na co popatrzeć. Oczywiście, to prawda. Ja w porywach miałem 4 psy. 4 psy i 2 koty. I to też było na co patrzeć. Nie? Teraz mam jednego psa i 2 koty. I też jest na co patrzeć, bo jak koty zaczynają za bardzo dokazywać, to Frela wchodzi pomiędzy nie i robi porządek. I to się odbywa absolutnie bez żadnych tam, wiecie, gryzienia czy drapania, czy coś tam. Po prostu one wiedzą, dobra, ciocia, nie mamy się zachowywać jak głupki. Znaczy, gdybyście oczywiście chcieli popracować sobie nad tymi elementami, jakim jest właśnie szkolenie, zaufanie, budowanie relacji, wychowanie, to rzecz jasna zapraszam na kurs Super Pies, link wam rzucę w opisie i również bardzo serdecznie zapraszam was do udziału w takim specjalnym programie, który nazwałem PNP. Program PNP jest przeznaczony dla psów, które już pracują, przynajmniej 3 miesiące w jakimś tam szkoleniu są, natomiast ciągle pomimo tego szkolenia ciągną na smyczy, nie reagują na swojego przewodnika, nie wracają, kiedy je wołasz i rzucają się na inne psy. Idealnie, jakbyście mieszkali, czyli kandydaci mieszkali gdzieś w okolicach Śląska, dlatego że ja oferuję moją pomoc zupełnie bezpłatnie w tym programie. Program służy temu, żeby pokazać, w jaki sposób można efektywnie i skutecznie pracować z psem. Dlatego PNP, bo to znaczy pracujemy, nagrywamy, pokazujemy. Pracujemy z psem, nagrywamy to, skrót jest dostępny na Facebooku, na YouTubie, całość jest dostępna w Klubie Przyjaciół Psów, razem z moim komentarzem. Bez żadnych tam, prawda, skrótów, cięć, no chyba, że będziemy dawać psu wodę, no to zrobimy cięcie, no bo po co będziesz patrzeć, jak pies pije wodę. Ale ten program już jest obecny, można oczywiście aplikować do niego. Jak powiedziałem, jest bezpłatny. Jedyna opłata, jaką wnosicie, to jest kwota 300 zł na wskazaną przeze mnie fundację zajmującą się ratowaniem psów. I to będzie taka fundacja, która rzeczywiście robi dobrą robotę,
która nie jest fundacją zbierającą pieniądze po to, żeby sobie kupować kolejne jakieś tam, prawda, nie wiem, samochody czy baseny, ale jest to fundacja, która naprawdę pomaga psom i ratuje, i jest lojalna i jest fair wobec ludzi i wobec psów. Także taką fundację sobie wybiorę. Jeżeli pytasz, kiedy rusza PNP, to będzie program, który właściwie już w tej chwili rusza. Natomiast on będzie polegał na tym, że pracujemy i nagrywamy, nie? Pokazujemy, więc to się będzie działo przez cały czas. Jeżeli ktoś chce się zgłosić i ja tę osobę zaproszę do udziału w programie, bo trochę zapraszam, to na pewno myślę, że takich osób będzie nie jedna. Prawda? Facebook user, to ja się nadaję na PNP, zachęcam do wysłania zgłoszenia. Chętnie przeczytam. Wrzucę wam oczywiście w linku. Karina. Korekta na obroży do momentu pozytywnej reakcji psa. Dobrze rozumiem. Jak idzie w moim kierunku, to sygnał od razu znika. Rozumiem, że pytasz o przywołanie z użyciem obroży elektronicznej. To jest w ten sposób, że nie zaczynasz od tego, że zakładasz psu obrożę elektroniczną, puszczasz go luzem i przywołujesz i naciskasz guzik, bo pamiętaj, obroża elektroniczna nie ma kierunku. A więc pies, jeżeli poczuje coś, czego nie zna, bo to generalnie działa ten moment zaskoczenia, to równie dobrze może pobiec do ciebie, jak i uciec w siną dal, bo on nie wie, co zrobić z tym sygnałem. Dlatego zanim zaczniemy używać obroży elektronicznej, musimy odpowiednio wprowadzić to narzędzie, nauczyć psa, jakiej reakcji oczekujemy. A więc moja gorąca prośba do was, jeżeli macie taką potrzebę, żeby wprowadzić czy to obrożę elektroniczną, czy kolczatkę, czy jakiekolwiek inne narzędzie, skonsultujcie się z doświadczonym trenerem, który wam pomoże odpowiednio to wprowadzić, żeby nie robić głupot, bo później po prostu można w najlepszym wypadku to narzędzie zepsuć, a w najgorszym można po prostu psu zrobić kuku. Gerard Filipiak, ten user, tak, Gerard, ty się nadajesz na PNP. Ty jesteś ekspertem od poszukiwania zapachów ze swoim psiakiem i po prostu on jest tak wyszkolony, że ja po prostu patrzę z podziwem na to i kibicuję wam ogromnie, także że nie podpuszczaj mnie tutaj. Ale oczywiście, jak masz ochotę, zapraszam serdecznie na wspólny trening. Beata, obroża elektroniczna jest rewelacyjna. Tak, też tak uważam, zresztą jak Lindsay, że właśnie jest to najbardziej humanitarne narzędzie szkoleniowe, ponieważ mamy pełną kontrolę nad siłą sygnału, mamy możliwość bardzo precyzyjnego aplikowania tego sygnału, mamy możliwość użycia jej na bardzo, bardzo wiele sposobów, i ci, którzy twierdzą, że to służy tylko do rażenia psa prądem, to są tak samo mądrzy, jak ci, którzy używają, że wiecie co, to jest najlepsza deska do krojenia warzyw. Wiecie, co to jest? To jest akurat iPad. Nie? Czy iPada używamy do krojenia warzyw jako deski. Układamy sobie, prawda, warzywa i siekamy. Da się? Da się. Ale nie po to on powstał. I tak samo jest z obrożą elektroniczną. Więc jeśli ktoś twierdzi, że jest to tylko narzędzie, które służy do rażenia psa prądem, to po prostu nic na ten temat nie wie i lepiej niech się nie wypowiada. Kochani, dzisiaj mówiliśmy o trzech elementach edukacji psa: szkoleniu, wychowaniu, budowaniu zaufania, czyli przewodnictwie. Mam nadzieję, że ten temat był dla was wartościowy. Jeśli tak, dajcie łapkę, żeby więcej osób mogło to zobaczyć, serduszko, żeby można było, żeby inni też mogli zobaczyć, że o tym rozmawialiśmy, ewentualnie udostępnijcie, jeśli uważacie, że jest ktoś, kto mógłby skorzystać z tego live'a. I rzecz jasna, live będzie też dostępny w Klubie Przyjaciół Psów. Zapraszam na kurs Super Pies, zapraszam serdecznie na program PMP. Ja dzisiaj już wyczerpałem ten temat. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam dobrej nocy, dobrego, miłego wieczoru. I żegnam się z wami do następnej środy. Trzymajcie się. Pa. Do zobaczenia.